Wczesną wiosną udaliśmy się z naszą kamerą do północnej części Holandii. Tu w niewielkiej miejscowości Hoogerheide przy ulicy Zandorf mieszka światowej sławy hodowca gołębi pocztowych. Drzwi jego pięknego domu są szeroko otwarte dla wszystkich miłośników gołębi rasy Arden. Każdy hodowca może zobaczyć tu fantastyczne ptaki tej rasy, dowiedzieć się o sposobie ich prowadzenia, a gdy wyrazi on ochotę na zakup tych wspaniałych gołębi, może liczyć na szczerą pomoc gospodarza w wyborze najlepszych egzemplarzy. Pytamy Michaela, kiedy zaczęła się jego przygoda z gołębiami. Wszystko zaczęło się w roku 1971. W tym roku się ożeniłem i zacząłem swoją przygodę z gołębiami pocztowymi. Czy od razu miałeś tylko i wyłącznie gołębie z linii Jana Ardena? Nie, zacząłem hodowlę z różnymi gołębiami. Miałem z nimi różne osiągnięcia. Szybko jednak zrozumiałem, że gołębie Jana Ardena są zdecydowanie najlepsze w lotach dalekodystansowych i im poświęciłem resztę mojego czasu. W 1975 roku zacząłem kupować gołębie Jana Ardena. Pierwsze gołębie nabyłem od hodowców z miejscowości Steibergen. Jan Arden mieszkał i miał swoją hodowlę właśnie w tej miejscowości. Siłą rzeczy wielu hodowców z tej miejscowości miało gołębie właśnie z jego hodowli. Ja urodziłem się i dorastałem w małej wiosce niedaleko jego gołębnika. W tamtych czasach nabycie gołębi Jana Ardena nie było trudne. Wielu hodowców posiadało je w swoich gołębnikach. Miałem więc od kogo się uczyć. Poznałem drogę do dobrego lotowania, nabyłem kilkadziesiąt gołębi, kilkoma zostałem obdarowany i tak oto pomału wszystko się zaczęło. Czy lotowałeś tymi gołębiami? Tak, zacząłem lotować. Bardzo podobały mi się te ptaki, były wręcz stworzone dla mnie. Najważniejszym dla mnie stało się to, by ptaki posiadały dobrą budowę, super skrzydło i potrafiły przekazywać swoje geny potomstwu. Zwracałem od samego początku uwagę, aby gołębie miały proporcjonalną budowę i dobry kolor oczu. Cały czas dążyłem w tym kierunku, aby wzbogacać tę rasę w te cechy budowy i tak trafiłem do Marin van Gel. Zacząłem kolekcjonować najlepsze gołębie od Marin van Gel, kierując się głównie wartościami rozpłodowymi. W pewnym momencie miałem na swoim gołębniku rozpłodowym ponad 300 sztuk oryginalnych gołębi od tego hodowcy. Były to bez wątpienia najlepsze gołębie rasy Jan Arden. W jakim miesiącu zaczynasz parować gołębie? Przeważnie zaczynam w marcu, chyba że jest bardzo ciepło, to już końcem lutego łączę gołębie w pary. Ile masz w tej chwili gołębi rozpłodowych? Obecnie posiadam 60 par rozpłodowych. Ile młodych wychowujesz? Podczas całego sezonu wychowuję około 300-400 młodych ptaków, w zależności od wielkości zapotrzebowania. Czy używasz witamin i środków leczniczych w swojej hodowli? Nie, nic specjalnego. Używam tylko standardowych witamin. Moje gołębie są bardzo mocne i rzadko chorują. Nie potrzebują więc żadnych środków medycznych. Jeśli gołębie są chore, to nigdy ich nie leczę, lecz usuwam je z hodowli. Ile razy dziennie karmisz swoje ptaki? Mam duże karmniki, więc gdy nasypię im rano pełny karmnik, mają cały dzień na to, aby wybrać sobie to, co im najbardziej smakuje. Podaję tyle pokarmu, ile potrzeba w danej chwili. Jeśli siedzą na jajkach, to mało. Jak mają już młode, to zwiększam dawkę żywieniową. Gdzie sprzedajesz swoje gołębie? Od kilkudziesięciu lat sprzedaję głównie do Japonii i do USA. Ostatnio również bardzo dużo ptaków wysyłam do Chin, Korei, Południowej Afryki i Australii.
Praktycznie w tej chwili to wysyłam do 28 krajów w różnych zakątkach świata. Na jakich dystansach zacząłeś lotować tymi gołębiami? Na początku tak jak wszyscy lotowałem młodymi. Potem w lotach gołębi dorosłych postawiłem na loty dalekodystansowe, bowiem ptaki Jana Ardena wspaniale radzą sobie na długich dystansach. Wcześniej, jak miałem inne gołębie, to latałem na innych dystansach, ale gdy zacząłem pracę z gołębiami Jana Ardena, to lotowałem tylko na długim dystansie. Oczywiście, aby gołębie były dobrymi zawodnikami, muszą być lotowane od młodego. Jaką metodą grasz swoimi gołębiami? Stosowałem w życiu różne metody, ale moją ulubioną metodą jest naturalna metoda gniazdowa. Lotując gniazdówką odnosiłem największe sukcesy. Przy metodzie gniazdowej nie stosowałem żadnych trików. Obydwaj partnerzy szli do lotu. Ile razy w ciągu sezonu twoje ptaki były koszowane do lotu? Sezon lotowy zaczyna się w maju. Najpierw są loty treningowe z odległości 100, 200 i 300 km. Potem dalej aż do 500 km. To były loty tylko na rozruszanie kości. Prawdziwe loty dalekodystansowe dla mnie zaczynały się od 800 km. Niejednokrotnie dochodziły do 1200 km. Na takie loty wystawiałem ptaki maksymalnie 3 razy do roku. W locie z Barcelony również uczestniczyłem co roku. Jest to bardzo ważny lot dla każdego hodowcy o aspiracjach dalekodystansowych. Jan Arden w swojej karierze hodowlanej królował na trasach dalekodystansowych. W lotach z San Vincent i z Dax przez kilkadziesiąt lat odnosił wspaniałe wyniki lotowe. Jego gołębie po dziś dzień spisują się świetnie na dalekich dystansach w wielu gołębnikach na całym świecie. Do najbardziej zasłużonego gołębia rasy Arden możemy bez wątpienia zaliczyć gołębia o imieniu Dolly. Ten ptak urodził się w 1967 roku, a jeszcze do dziś dzień poszukiwane są jego wnuki i prawnuki. W lotach konkursowych osiągał rewelacyjne rezultaty, o czym świadczą pokazywane teraz na ekranie wyniki tego ptaka. Wielki Dolly zdechł w 1985 roku, w wieku 18 lat wydając w ciągu swojego życia wiele wspaniałych gołębi. Michael Bike posiadał 13 dzieci z tego ptaka i dzięki ciężkiej pracy hodowlanej udało mu się wyhodować wielką rzeszę potomstwa, która ma w swoich żyłach krew wspaniałego Dolly. Michael Bike zaprezentuje nam teraz swoje najlepsze gołębie rozpłodowe. Ten ptak pochodzi z roku 2006. Jest stosunkowo duży jak na moje gołębie. Jest on inbredem na Dolly. Ma wspaniałe fioletowe oczy. W tej chwili ma dopiero 2 lata, a już wydał wiele świetnych gołębi. Jest to jeden z moich najlepszych gołębi rozpłodowych, jakie posiadam. Ten ptak jest z roku 2005. Jest bardzo zimbredowany na Dolly, który był najlepszym gołębiem dystansowym wszechczasów w Europie. Ten 3-letni ptak okazał się wspaniałym rozpłodowcem. Wiele hodowców z Holandii, Belgii i Niemiec osiągnęło wspaniałe wyniki w lotach z jego potomstwa. Jest to jeden z najlepiej zapowiadających się gołębi rozpłodowych, który również ma wspaniały fioletowy odcień oczu. To jest mój ulubiony ptak, jest on z roku 2003. Jak widać, jest on bardzo mały, ale łączę go z większymi samiczkami i potomstwo wychodzi rewelacyjne. Młode gołębie po tym asie mają również wspaniałe fioletowe oczy. Są to wyjątkowe gołębie z linii gołębi Jana Ardena.
This is one of the best I have. This is Ten ptak pochodzi z roku 2001. Jego numer obrączki widzimy teraz na ekranie. W ciągu 7 lat życia wydał mi wiele fantastycznych gołębi. Jest to także mój ulubieniec. Jak większość moich najlepszych ptaków, on również ma fioletowe oczy. Nie jest za duży, ale jest bardzo zimbredowany na doli. Dla mnie jest on wyjątkowy. Ten ptak również jest z 2001 roku. Jego numer widzimy na ekranie. Jest najlepszym ptakiem na moim gołębniku rozpodowym w obecnym czasie. Mam wiele dzieci z tego gołębia w gołębniku rozpodowym i część z nich była nawet lotowana. Jednak nie osiągnąłem z nimi żadnych sukcesów. Jak się okazało, dopiero wnuki po tym gołębiu są super w lotach. Są tak wspaniałe, że warto na nie czekać przez dwa pokolenia. Ten ptak jest najbardziej bliski ideałowi gołębi Jana Ardena. Ma biały, rogowy dziób i rogowe pazury. Posiada 11 lotek w prawym skrzydle. Ten ptak również jest z 2001 roku o numerze 759. Jest to typowy gołąb Jana Ardena, ma rogowy dziób i pazury, ma również wspaniałe złote oczy. Mam go już 7 lat i nigdy wcześniej nie miałem jeszcze takiego wspaniałego gołębia. Wydaje fenomenalne gołębie do rozpłodu, jest po prostu moim faworytem. He's tame, he's breeding nicely, and his youngsters are fantastic. So he's one of my favorites. Trzeba przyznać, wspaniałe ptaki. Michael zaprezentował nam 6 swoich najlepszych samczyków. Zanim pokaże nam swoje najlepsze samiczki, pytamy go jeszcze o sprawy związane z prowadzeniem hodowli. Jak często sprzątasz swój gołębnik? Gołębnik sprzątamy codziennie. Higiena to ważny czynnik w prawidłowym prowadzeniu gołębi. W zimie gołębie są przez cały czas w wojlerach. Gołębie odchowują młode do końca października, a potem praktycznie przez całą zimę są rozdzielone w wojlerach na zewnątrz gołębnika. Tam przebywają od października do początku marca. Obecnie nie lotujesz gołębiami. Czym kierujesz się przy dobieraniu gołębi w pary oraz co jest dla ciebie najistotniejsze dla wartości gołębia rozpłodowego? Wiele informacji czerpię od hodowców, którzy lotują moimi gołębiami. Są to dla mnie bardzo ważne informacje. Oni mówią mi, z jakiej pary mają najlepsze lotniki, z jakich gołębi mają najlepsze potomstwo. Wszystkie informacje bacznie analizuję i wykorzystuję przy łączeniu gołębi w pary. Czy wprowadzasz nowe gołębie do hodowli? Tak, wprowadzam co roku 1 lub 2 sztuki. Kupuję w Holandii, bowiem tutaj są najlepsze gołębie rasy Jan Arden. Nie jest to łatwe zadanie. Przez wiele lat gołębie Jana Ardena zostały pokrzyżowane z innymi rasami, a mnie interesuje tylko czysta linia Jana Ardena. Znalezienie prawdziwego Ardena w obecnym czasie to prawdziwy cud. Na co zwracasz uwagę przy łączeniu gołębi w pary? Zawsze patrzę na wygląd ptaka. Jego budowa musi być perfekcyjna, musi też posiadać dobry mięsień i przejrzyste oko. Gołębie rasy Arden nie mogą być za duże. W większości są to gołębie średnie, czasem zdarzają się nawet małe. Moje gołębie prowadzone są w bardzo dużym pokrewieństwie. Często łączę w pary brata z siostrą lub ojca z córką. To jest bardzo ważne, ponieważ wszystkie te gołębie trafiają do hodowców, którzy krzyżują je z innymi rasami i często krzyżówka z mojej linii dominuje i w tenże sposób
Gołębie te dobrze spisują się na dalekich dystansach. Gołębie jakiego koloru dominują w Twojej hodowli? Przeważnie posiadam gołębie czarne i ciemno nakrapiane. Zdarza się, że mają białe lotki. Nie mam absolutnie gołębi płowych, szpaków, czerwonych czy też niebieskich. To jest karma, jaką używam przez cały rok w moim gołębniku. Karma rozpłodowa. Kukurydza, pszenica, grochy, słonecznik, kardi, dari, sorgo. Używam tej karmy od 10 lat i myślę, że jest ona wystarczająca, spełnia całkowicie moje oczekiwania. Czy w hodowli używasz gryty i witaminy? Tak, oczywiście używam. Według mnie gryt jest ważnym składnikiem pokarmowym. Używam standardowych witamin dla gołębi rozpłodowych. Wszystkie te witaminy podaję na karmę. W mojej hodowli nic nie podaję do wody. W hodowli bardzo ważna jest karma i gryt. Nie lubię używać lekarstw w mojej hodowli, ponieważ moje gołębie mają opinię bardzo zdrowych i takie naprawdę są. Staram się prowadzić je jak najbliżej natury. Jedyne, co używam, to środek przeciwko trichomonadozie. Kto pomaga Ci w prowadzeniu hodowli? Moja żona pomaga mi w sprzątaniu gołębnika oraz w codziennym doglądaniu hodowli. Syn, z racji tego, że studiuje i nie ma go w domu, pomaga mi w łączeniu w pary. Ja sam zajmuję się jeszcze dokumentacją i sprzedażą gołębi. W tej chwili nie pracuję już zawodowo i razem z żoną zajmujemy się tylko gołębiami. W tych klatkach prezentowane są gołębie kupującym je hodowcom. Czy używasz tej mieszanki w czasie rozpłodu i co to jest za mieszanka? It's corn, pure corn, but... Jest to mieszanina kukurydzy z witaminami. W czasie rozpłodu mieszam ją z normalną karmą w proporcji 1 do 10. To są puste pudełka. Używam tych pudełek do wysyłania gołębi drogą lotniczą do innych krajów. Każda paczka może pomieścić 12 gołębi. Są to standardowe pudełka wymagane przez władze graniczne. So 12 in one box. 12 pieces in one box. Yeah. To jest Twój gołębnik. Jak wygląda jego sprzątanie? Sprzątanie jest proste. Wyciągam tę przesuwną podłogę i opróżniam odchody. Robię to średnio raz w miesiącu. W całym gołębniku jest tak samo. Gołębnik Michaela został zbudowany z wielką starannością i przebywające w nim ptaki mają komfortowe warunki. Jak widzimy, to miejsce to prawdziwy raj dla gołębi i dla hodowcy. Michael Bike zaprezentuje nam teraz swoje najlepsze samiczki rozpłodowe. Ta samiczka pochodzi z 2004 roku. Ma numer 893. Jest ona z połączenia pół brata i pół siostry. Jej matka i ojciec to wnukowie gołębia Dolly. Jest to bardzo spokrewniony gołąb o pięknych, złotych oczach. Uważam, że jest on perfekcyjnym rozpłodowcem.
Kolejna samiczka pochodzi z roku 2006. Ma numer 542. Jest to inbred brata i siostry. Gołębie te są wspaniałe. Zarówno dzieci, jak i wnuki spisują się świetnie w rozpłodzie. Ta samiczka ma wszystko, czego można oczekiwać od super rozpłodowca. Ta samiczka jest z roku 2005. Jest mała, o pięknych fioletowych oczach i brązowym nalocie na piórach. Ten brązowy kolor pochodzi od najstarszej linii gołębi Jana Ardena. Ani jej ojciec, ani matka nie miały brązowego nalotu, więc chyba ma to po dziadkach. Często jej dzieci mają też taki brązowy nalot. Ta samiczka ma już 7 lat, ma numer 877. Jest to bazowa samica w moim gołębniku. Jej dzieci i wnuki świetnie latają. Ona jest jedną z najlepszych samic. Wspaniale leży w ręce. Ma złote oko, piękne skrzydło i wspaniałą budowę. Ta samiczka jest z roku 2005. Ma numer 407. Jest siostrą moich najlepszych gołębi rozpłodowych. Ona jest z połączenia pół brata i pół siostry. Jest podwójną wnuczką gołębia Doli. Posiada piękną budowę i jest jedną z moich ulubionych samiczek. Ta samiczka jest dosyć stara, ma 8 lat. Jest sparowana z gołębiem 874. Od wielu już lat i potomstwo, jakie otrzymuje z tej pary, jest fenomenalne. Jest niewielką samiczką o pięknych, złotych oczach. Jej dzieci i wnuki są najlepsze, jakie mam w obecnej chwili w rozpłodzie. Marzenie Michaela Bajka spełniło się. Od wielu lat fascynowały go bowiem loty na długim dystansie. Zakochał się bez reszty w gołębiach dalekodystansowych. Jako autor felietonu o sporcie gołębiarskim gościł w wielu sławnych gołębnikach w Europie. Jednak gdy zobaczył i poznał gołębie Jana Ardena, zakochał się w nich bez pamięci. Do dziś jest właścicielem wspaniałej hodowli gołębi czystej krwi Arden i swoje życie poświęca właśnie tym gołębiom. Jest też autorem wspaniałej książki poświęconej życiu Jana Ardena. Ta książka poświęcona jest Janowi Ardenowi. Jan Arden to jeden z najlepszych hodowców w historii Holandii. Był on bezkonkurencyjnym graczem na długich dystansach wszechczasów. Jan Arden umarł w roku 1961, czyli wiele lat temu, jednak mnóstwo ludzi, którzy mają jego gołębi, osiąga z nimi wielkie sukcesy po dziś dzień. Tę książkę napisałem wspólnie z moim przyjacielem Shiro Hendriksem. Włożyliśmy w nią dużo pracy. Jest to książka o historii lotów dalekodystansowych w Europie. Jest w niej zawarta cała historia hodowli Jana Ardena oraz historię innych hodowców tamtej generacji, takich jak chociażby Het Koppel, Jan Kols czy też bracia Omens. Opisaliśmy też historię jego syna Antona Ardena. W książce zawarliśmy wszystkie informacje, które naszym zdaniem były ważne w historii Jana Ardena. Gołębie Jana Ardena sprawdzały się świetnie na wielu gołębnikach w Holandii i w Belgii.
Również na jego własnym gołębniku były świetne, zarówno w lotach, jak i w rozpłodzie. Piet de Wert dokonał wielu udanych skrzyżowań gołębi Ardena z gołębiami Horemansa. Był on dobrym graczem, nieprzeciętnym znawcą tematu hodowlanego i wielkim reporterem. Jego publikacje na temat gołębi cieszą się dużym zainteresowaniem aż do dnia dzisiejszego. Był on też wielkim przyjacielem Jana Ardena. Jan Arden przez wiele lat uczestniczył w lotach na dalekim dystansie i osiągał zawsze dobre rezultaty. Wiele hodowców z sąsiedztwa Ardena, chociażby z wioski Strombeck, miało jego gołębie i również wspaniale latali. Także tacy sławni hodowcy jak Marin van Gel, Lichtenberg, Achmal i van der Wegen mieli gołębie od Jana Ardena. Te gołębie świetnie spisywały się w krzyżówce. W lotach czasami lepsze były gołębie z krzyżówki niż nawet oryginalne Ardeny. Ja zawsze starałem się nabywać oryginalne Ardeny. Tak trafiłem do Marina van Gel. Był on wspaniałym graczem na długich dystansach. Lotował sławnym gołębiem Dolly. Gołąb o imieniu Dolly znajduje się w tym katalogu. Był on fantastycznym lotnikiem. W swojej karierze był trzecim narodowym gołębiem z lotu z Dax i z St. Vincent. Miał mnóstwo wspaniałych wyników. Ten gołąb był najlepszym gołębiem w Holandii i w całej Europie. Stał się gołębiem bazowym mojej hodowli. Ja staram się tak parować gołębie, aby krew gołębia Dolly była w nich jak najdłużej. Posiadam jego dzieci, a teraz mam mnóstwo jego wnuków i prawnuków. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ bardzo dużo hodowców pyta mnie o czyste Ardeny właśnie z linii Dolly. Potrzebują ich do dalszych krzyżówek z innymi gołębiami. Potomstwo tych gołębi spisuje się fantastycznie w lotach. Historia Jana Ardena jest zarazem moją osobistą historią. Pokazywałem wam pierwszą część książki. W niedługim czasie zostanie skończona druga część tej ciekawej historii. Mam nadzieję zrobić to już tej zimy, bo wtedy mam najwięcej czasu. Druga część książki nie będzie już o samym Janie Ardenie, ale o hodowcach, którzy w obecnym czasie odnoszą sukcesy z jego gołębiami. Zawarte też będą w niej informacje o sposobie prowadzenia tych gołębi, o sposobie parowania i lotowania tymi gołębiami. Są to bardzo ważne informacje dla wszystkich graczy na długim dystansie. Jestem przekonany, że książka będzie gotowa już w przyszłym roku. Michael Bike jest wspaniałym hodowcą, który od ponad 30 lat zajmuje się gołębiami czystej krwi Jana Ardena. Teraz zaprezentujemy Państwu zdjęcia najlepszych gołębi, jakie przez te lata udało się wyhodować temu hodowcy. Thank you.
tym kończymy reportaż z tej słynnej hodowli. Mamy nadzieję, że dzięki takim ludziom jak Michael Bajk, pamięć o Janie Ardenie nigdy nie zaginie.